chętnie posłucham, co masz do powiedzenia. Szanuję twe idee, doświadczenie doceniam. Zdania szybko nie zmieniam, ale możesz próbować. Co dzień wieczorem błędy próbuję naprostować i siebie podsumować. Co rozegrałem źle, co jutro mi oznajmisz, prawdopodobnie wiem. Dziękuję za słowa, które są przemyślane, lecz nie toleruję tych, co wprowadzają zamęt. Bo jaki ty nie jesteś, co powtarzasz co dzień, na to odpowiadam ci, że to nie obchodzi mnie. A jak na siłę mi pierdolisz o zasadach albo o tych twoich niezliczonych układach, twa wiarygodność spada, bo ten co dużo gada, mało w głowie posiada. Taka tu moja rada. Ludzi, których poznajesz, przede wszystkim zbadaj, bo co boli najbardziej bliskiej osoby zdrada. Niczego nie żałuję, od życia się to stało. I choćby tego mało, problemów jeszcze więcej. Wiem to, że nie obchodzą cię skażone grzechem ręce. Przed Bogiem klęczę i nikt nie musi słuchać. Wiem, że wygadać musisz się, ale nie mi do ucha. Niż co do koleżków, wolę mieć dojrzałość ducha. Reguły są istotne, jeżeli wiedza krucha, to radzę ci posłuchaj, co mówią weterani. Często od świata odizolowani, bo mieli dość idiotów, co się wychylali, przez których szybko można się powalić. Poza dla tych, co wiedzą o co chodzi, dla których milczenie jest ostoją swobody. Analiza świata, tego który otacza, ciągłe poprawki u podstaw praca. Potępiony pacan, co niepoprawnie czyni, do kolejnego ruchu nie wyczekuje chwili. Posprzątać musicie, jak żeście nabrudzili. Znamy takich paru, co karę zapłacili za niewyważony język i za płytki umysł. Pamiętaj, że swojaki nie myślą jak tłumy, nie myślą schematem, bo system dla nich katem. Szanują osoby w doświadczenia bogate, co rozpoznają kłamstwo i doceniają prawdę. Jeżeli chcesz mnie skłamać, nic lepiej nie rób wcale. Jeśli nic nie masz w głowie, to nie przeszkadzaj mi, nie zaświecaj mojej i nie mów jak mam żyć. Obserwacja.